Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Mikro, zapraszam was na gameplay z Call of Duty Modern Warfare 3 plus komentarz, który dość tematyczny dzisiaj, nietypowo też. Postanowiłem taki komentarz tematycznie, już od jakiegoś czasu planowałem, więc dzisiaj znalazłem trochę czasu i z wykorzystaniem dobrego gameplaya, który na razie się rozpoczyna źle. poruszę kilka spraw, które mi trochę dołują. Chodzi tutaj na przykład o zbliża się mecz z Anglią, który odbędzie się na stadionie w Warszawie, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Był też przecież mecz towarzyski 12 października z Republiką Południowej Afryki, który też odbył się na stadionie w Warszawie. A gdzie miał się odbyć? Miał się odbyć w Bydgoszczy, moim rodzinnym mieście, w którym mieszkam. I to trochę mnie wkurzyło, że obiecali nam ten mecz, był on już w czerwcu powiedziany, że tak, w Bydgoszczy ten mecz się odbędzie. Wielu osobom z innych miast to się nie spodobało, bo Bydgoszcz stadion Zawiszy, który no, nie jest za wielki, ale też nasza reprezentacja na razie nie przykuwa oko wielkiej publiczności na stadionie. W przypadku meczu z RPA było tak. Jeden stadion w Warszawie dość wyglądał tak, no głupio jak dla mnie, bo było tam chyba, nie wiem, z 20 tysięcy widzów, a tyle w Bydgoszczy zapełniłby się cały stadion i było to by lepsze dla oka niż wielki stadion i puste miejsca. To trochę głupio wyglądało, no ale cóż, nie wiem jaki to był powód dla tego, że w Warszawie akurat się odbył ten mecz, choć mógł się odbyć, nie wiem, jest wiele miejsc, w których reprezentacja dotychczas chyba nie występowała, tak na przykład, nie wiem, stadion w Krakowie, który też przecież jest 36 tysięcy, bo mówić tam, tak, 36 tysięcy widzów może zacząć na tym stadionie, to dlaczego na przykład tam się nie odbył, tylko musiał się odbyć w Warszawie i to jeszcze z przeciwnikiem, którym tylko wygraliśmy 1-0, choć powinniśmy trochę więcej wygrać, ale to jest sprawa na inną dyskusję. Dlaczego tak, ale nie inaczej. Oczywiście nie wiem dlaczego PZPN podjął taką decyzję, że by mecz umieścić na stadionie w Warszawie, potem gramy mecz eliminacyjny w Warszawie. Na chuj jest tyle stadionów zbudowanych, że będziemy opierać mecze reprezentacji na stadionach, które zostały wybudowane na Euro. No bez przesady, jakby polska reprezentacja powinna się pokazać w większych miastach, takich jak na przykład jest Bydgoszcz i ma stadion 20-tysięczny, akurat na mecz towarzyski tej rangi mogłoby spokojnie rozegrać się na stadionie Zawiszy. Ale nie, bo po co, bo lepiej na stadionie narodowym, który pomieści 53 tysiące widzów, a przyszło tylko około 20 tysięcy, no trochę to mija się z celem widowiska, jak gdyby był mecz, choć mecz, no dziwo byłby dobry, no ale 1-0 nie przekonuje do przyjścia na następne mecze, no ale jednak następny mecz rozgrywamy z Anglią, więc dość ciekawie, więc nie wiem, możecie napisać w komentarzach, jak co wy myślicie na ten temat i jak myślicie, czy polska reprezentacja wygra dzisiaj z Anglią, lub ile przegra z Anglią? Anglia gra w osłabieniu, gra Lampard. No, nie wiem, Lampard, tylko słyszałem o tym, że nie gra. Następną taką sprawą jest, mam tam przygotowane na karteczkę, następną jest, pewnie każdy z was ma Facebooka i nieraz widzi jakiego znajomi, czy znajomi po prostu, których ma znajomych, widzi taką, takie na swojej znaczy nie na swojej, tylko ogólnie wchodzicie na Face'a i nagle widzicie taki link od kilku osób, na przykład rzuciła go, a on wrzucił jej nagie zdjęcia do internetu, czy na przykład ta dziewczyna była z naszej szkoły i tam jakieś, nie wiem, dziewczyna ledwo co ubrana na miniaturze, no nie wiem, chłopaków to może przekonać, ale niektóre dziewczyny też w to wchodzą i to mnie trochę dziwi. No ale mam taką
tutaj propozycję. Jeśli chcecie sobie obejrzeć porno na gołą dziewczynę, faceta, nie wiem, dziewczyny, co tam lubicie najbardziej. Ale dla chłopaków, jeśli chcecie sobie obejrzeć gołą dziewczynę, to proponuję wejść, nie wiem, na strony temu poświęcone. Każdy chyba wie, o jakich stronach mowa. Nie będę tam mówił nazw, bo to trochę bez sensu. No i nie wiem, tutaj widać, że ciekawość ludzka nie zna granic, ponieważ no widzi na przykład dzisiaj widziałem taki link, ta dziewczyna była z naszej szkoły, zginęła, coś w tym deseń. I tam od razu wszyscy, którzy, nie wiem, co ich przekonuje do tego, żeby wejść w taki link, choć można to przypuścić, że jaki idiota by wstawił film o koleżance, która na przykład zginęła, żeby uczcić jej pamięć, z tym, żeby go obejrzeć, żeby musisz polecić ten film, te teges, no to trochę... Chyba bez sensu, jakby ktoś tak umieścił film, więc ludzie, no wiem, że ciekawość jest i ciekawość to pierwsza droga do piekła, uhuhu. No ale trzeba się opamiętać i nie wchodzić w takie linki, bo to jest tylko głupie zakłamanie. Będziecie wciskać to nie wiadomo ile razy, a i tak nie obejrzycie tego głupiego filmu, a znajomi będą mieli cię za debila, no. No przepraszam, no. Kartka spadła z wrażenia. Dla mnie to osobiście jest bez sensu takie chodzenie w te linki. Raz chyba wszedłem, ale potem już widziałem, że to totalna ściema, no. Zaciekawiło mnie jedno, tylko raz wszedłem takie coś, na przykład tam GTA San Andreas Multiplayer. A to tylko ciągle kazało ci wysyłać do następnych twoich znajomych, tam na przykład informacje o tym, polecić to, czy coś takiego tu było. Ale nigdy nie zagrałeś to San Andreas Multiplayer, ponieważ to jest niemożliwe, żeby w stronie internetowej w tych jeszcze czasach umieścić grę komputerową takiej skali jak jest San Andreas. Lepiej ściągnąć, bo możesz sobie ściągnąć skrakowaną wersję San Andreas, choć tego nie polecam, choć pewnie większość z was ma skrakowany San Andreas. No i ściągasz sampa i grasz w multiplayer, wtedy naprawdę grasz w multiplayer. No i to wszystko co z tych tematów moich przygotowanych na temat tej głupoty PZPN-u i Facebooka. No nie wiem, co sądzicie na temat tego, że tych takich, nie wiem, postów waszych znajomych, że tam rzuciła go dziewczyna, on umieścił jej nagie zdjęcia w internecie, no. Kurwa, jak o tym mówię, to nie ogarniam ludzi, dlaczego wchodzą w takie linki. No kurwa, jeśli ktoś chce sobie obejrzeć nagą dziewczynę, to po prostu wejdzie chyba, ściągnie lub sobie, nie wiem, wejdzie na stronę z pornolami i sobie obejrzy, no. No kurwa, nie, jeszcze to polecasz na tablicy. Nie wiem, osobiście nie ogarniam takich ludzi, którzy wstawiają takie posty na tablicy swojej, no. To jest trochę bez sensu, ale trochę o gameplayu. Zaraz pewnie będziecie znali statystyki, bo niewiele tutaj zostało już gry. Statystyki to... Albo nie, jeszcze nie powiem, jeszcze zostawię was niepewności, żebyście obejrzeli ten gameplay do końca. tak, gameplay nagrany jakieś 3 tygodnie temu. Bardzo, nie wiem, tutaj akurat miałem taki okres, że, znaczy nadal mam taki okres, że gram ciągle w Call of Duty Modern Warfare 3 i akurat mówię, a zagram sobie ostatnią grę i tutaj ta gra była tak zajebista, że aż sobie nie wyobrażam. Prawie tutaj nabiłem swój największy killstreak 22, brakowało mi 3 zabójstw do moba, bo to teraz jak się o tym dowiedziałem, zobaczyłem w koszarach tutaj zły, ale dobra. Kończy się gra i graliśmy tutaj PP90, wynik to 48-8, więc bardzo zajebisty gameplay. A ja się z wami żegnam, zapraszam was do komentowania, oceniania tego filmiku i innych moich twórczości.
I tutaj jeszcze zobaczycie te statystyki, które są naprawdę zajebiste. 48, 8, 5 asyst i najlepsze wyniki na serwie. Ja się z wami żegnam. Siemano.